my element, it's evident that this level to the game. All of those dark nights I got then, breaking my back to make it out, got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. Snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, putting on for my city like O-A-G-Z. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside your business. W sumie ja zaczynałem od piłki nożnej. To było takie, chciałem kiedyś zostać piłkarzem, głównie na pozycji bramkarza. Ale z różnych przyczyn nie doszło to do skutku. Tam do bodajże 16 roku życia trenowałem piłkę. Potem przerwałem treningi. Po jakimś czasie wujek zaprowadził mnie na pierwszy trening kickboxingu. I od tego czasu tak takiego bakcyla złapałem. Pierwszy mój sukces to był na Pucharze Polski w kickboxingu, to zająłem pierwsze miejsce. Potem już miałem swój debiut w MMA, był to pierwszy krok. No i też zdobyłem pierwsze miejsce. Osoba, która trenuje sporty walki, przede wszystkim musi lubić rywalizację, tak? No i to myślę, że to jest taki główny, dlatego to wybrałem, tak? Patrząc przede wszystkim tutaj na chłopaków, nie? Co trenują w czerwonym zawodowcu. Mówię, to też mnie tak napędza, że może kiedyś tak sobie myślę, że dojdę do takiego poziomu jak oni. Wiadomo, to jest jeszcze dużo pracy. Bardzo dużo. No ale powoli, małymi kroczkami. Treningi jak zwykle. Ciężka tyrka. Jednym słowem. No tak jak zawsze, mówię, do stójkę poprawić przede wszystkim. Ground and pound. Na tym się głównie skupiałem. No i dużo sparingów. Nie było w sumie jakiegoś specjalnego planu. Na sparingach się spotkaliśmy z 2-3 razy. No i przede wszystkim jego atutem będzie zasięg, tak? Mój główny trener to jest trener MMA Przemysław Biskup. Drugim trenerem to jest trener Bartosz Jezierski, który zajmuje się kickboxingiem. I jest head coachem tego klubu. Kolejnym trenerem to jest Piotr Sawiński, tutaj właśnie prowadzący zajęcia, też spójkowo. Zapraszam wszystkich na galę EFN 2, która odbędzie się 26 marca o godzinie 19. Będę występował w walce wieczoru, więc będzie ogień.